Lubuskie leży w sercu Europy. To jeden z najatrakcyjniejszych obszarów zachodniej Polski. Dysponuje bogatą ofertą turystyczną. Jest jednym z pięciu regionów o najniższym zanieczyszczeniu środowiska. Blisko połowę obszaru stanowią kompleksy leśne, co daje pierwsze miejsce w kraju. Na terenie województwa lubuskiego utworzone zostały liczne rezerwaty, parki krajobrazowe i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obejmujące trzecią część województwa. Region nasz nazywany jest Lubuskimi Mazurami. Zalety tego obszaru cenią miłośnicy przyrody, aktywnego wypoczynku, myślistwa i wędkarstwa. W pobliżu jezior rozlokowane są ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe i kempingi. Nad brzegami przystanie żeglarskie, kluby sportów wodnych, wypożyczalnie sprzętu. Na większości jezior można pływać żaglówką, kajakiem, uprawiać windsurfing, a na niektórych także sporty motorowodne i nurkowanie. Wiele jezior połączonych ze sobą naturalnie lub kanałami tworzy malownicze szlaki kajakowe. W wodach ziemi lubuskiej znajduje się bogactwo ryb, a dzięki zarybianiu łowisk i stałej opiece ze strony gestorów i właścicieli można natrafić na wyjątkowe okazy. Najczęściej poławiane gatunki ryb to płoć, karp, leszcz, szczupak, okoń, węgorz, sandacz, amur i sum. W województwie działa wiele ośrodków jazdy konnej. Liczne są prywatne centra i ośrodki jeździeckie. Można tu skorzystać z nauki jazdy konnej, organizowane są obozy i rajdy konne, aż po naukę skoków przez przeszkody. W niektórych ośrodkach można skorzystać z przejażdżki bryczką, czy też zimą uczestniczyć w kuligach. Ośrodki działają przez cały rok, oferują swoim gościom także noclegi, smaczne jedzenie i miłą atmosferę. Ziemia lubuska to wymarzony teren do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Wytyczone i oznakowane kilometry ścieżek i dróg umożliwiają wędrówki bez obawy o zabłądzenie. Wiele znakowanych szlaków turystycznych pieszych dostępnych jest także dla turystyki rowerowej. Przez ziemię lubuską przebiegają także europejski dalekobieżny szlak pieszy E11 oraz europejski szlak rowerowy R1. Corocznie organizowany jest tutaj zjazd cyklistów, w którym uczestniczą rowerzyści z całej Polski i z zagranicy. Do najwspanialszych zabytków sztuki sakralnej w Polsce należy klasztor cystersów w Gościkowie Paradyżu. Od 1952 roku w Paradyżu rozpoczęło działalność Wyższe Diecezjalne Seminarium Duchowne. W kościele warto zwrócić uwagę na wysokiej klasy artystycznej ołtarz główny. W zabytkowych pomieszczeniach klasztoru, przyległych do kościoła, znajduje się muzeum, w którym można zobaczyć pamiątki historyczne, jakie zostawili po sobie cystersi. W krypcie kościoła znajdują się doskonale zachowane szczątki zakonników. W latach 80. powstało Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Dokumentuje ono ciągłość osadnictwa słowiańskiego na ziemiach nadodrzańskich, a ekspozycja poświęcona jest kulturze łużyckiej. W Ochli pod Zieloną Górą znajduje się Muzeum Etnograficzne Park Budownictwa Ludowego. Jest to zespół 20 drewnianych budynków z XVIII i XIX wieku. Wieś zachodnio-wielkopolska, wschodnio-łużycka, środkowo-lubuska oraz dolnośląska. Są tu też rekonstrukcje pieca chlebowego i garncarskiego. W skansenie organizowane są imprezy plenerowe oraz zajęcia rekreacyjne i edukacyjne. Gośćmi skansenu wówczas są dzieci i młodzież szkolna.
Na ziemi lubuskiej działają 32 muzea. Do najstarszych należy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Jego dział winiarski, składający się z 1450 eksponatów, nawiązuje do winiarskich tradycji miasta i regionu. Jest jedynym tego typu działem w muzealnictwie polskim. Jednym z najpiękniejszych założeń pałacowo-parkowych w Europie jest Pałac Lobkowiców w Żaganiu. Barokowy pałac z lat 1670-1685, położony w 100-hektarowym parku krajobrazowym, jest zabytkiem klasy zerowej. W obecnej postaci ukształtowany został w XVII i XIX wieku. Kryje w sobie średniowieczne relikty książęcego zamku Piastów. Ta wspaniała rezydencja magnacka wyrosła na zrębach warowni z XIII wieku. W południowej części województwa położony jest Park Krajobrazowy Łuk Murzakowa. To obszar interesujący pod względem przyrodniczym i historycznym. Charakterystyczną formą krajobrazu jest morena czołowa w kształcie podkowy. Wartości krajobrazowe tego obszaru docenił książę Hermann von Pickler-Muskau, który założył tutaj w XIX wieku park pałacowy na wzór angielskich ogrodów. Park krajobrazowy to doskonały teren do czynnego wypoczynku przy zwiedzaniu jego niepowtarzalnych walorów przyrodniczych. W Drzonowie warto odwiedzić Lubuskie Muzeum Wojskowe. To czołowe polskie muzeum historyczno-wojskowe. Zbiory to 3000 eksponatów związanych z historią wojskowości powszechnej i polskiej od czasów średniowiecza do współczesnych. Warto zwrócić uwagę na kolekcję lotniczą, w tym 22 samoloty i 5 śmigłowców oraz zbiór ciężkiego sprzętu wojskowego, ponad 150 obiektów. Najbardziej znaną atrakcję turystyczną województwa lubuskiego stanowi Międzyrzecki Rejon Umocniony. Kilkadziesiąt bunkrów łączy się podziemnymi tunelami, kanałami i mostami fortecznymi. Dla turystów wytyczono kilkukilometrową trasę podziemną oraz 11-kilometrową trasę specjalną, która jest najdłuższym tego typu szlakiem podziemnym w Polsce. Dodatkową atrakcją Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego jest rezerwat nietoperzy, gdzie obok eksponatów i plansz w trzech sztucznych jaskiniach mieszkają egzotyczne gatunki nietoperzy z żywiącymi się krwią, wampirami włącznie.